od lipca przez co najmniej 3 najbliższe lata Superbet będzie partnerem strategicznym Lecha Poznań. To jest jedna z największych w historii polskiego sportu umów, największa w historii Lecha, no i pierwsza w takiej formule. A nowi użytkownicy, którzy zalogują się na stronie lub w aplikacji Superbet z kodem RAZEM, mogą wspierać klub, bowiem 10% od ich pierwszej wpłaty oraz procent z rocznego zysku będzie przeznaczony przez Superbet na rozwój Akademii Lecha Poznań. To nie koniec liczb. Dla pierwszych 3770 kibiców, którzy posiadają konto w aplikacji, Superbet przygotował 100 zł rabatu na zakup oficjalnej koszulki meczowej. No i naszym gościem dzisiaj w tym odcinku będzie postać związana z Lechem Poznań. Możemy o nim powiedzieć, że super dyrektor, teraz już może tak, ale wcześniej nie miał ze sobą takiego super czasu, zwłaszcza jeżeli chodzi o opinię wśród kibiców. Ostatnio się to troszeczkę zaczęło zmieniać, ale to też jest postać, która ma bardzo ciekawą przeszłość piłkarską. Właśnie, na pewno miał super karierę. Naprawdę elitarny gość wsiadł dzisiaj do food trucka. Elitarny dlatego, że jest w grupie 12 Polaków, którzy zdobyli europejskie trofeum. Tomasz Rząsa, dzień dobry. Dzień dobry. 12 aż. 12 aż. Sporo. Okazało się, chociaż ja tak się doliczyłem 11, a Kuba Prokowski wczoraj mówi, no jeszcze Łukasz Fabiański przecież. Świeża sprawa. Też nie możemy mu tego odebrać. Chociaż się nie dołożył do tego trofeum tak, jak ty się dołożyłeś grając regularnie, ale powiedział mądrą rzecz. No, jakbyśmy nie wywalczyli tego miejsca w lidze, gdzie ja broniłem, to byśmy w Europie dokładnie tak zagrali. Ale czy Tomek ciebie jeszcze utożsamiają z piłkarzem, z życiem piłkarza, czy bardziej już każdy patrzy na ciebie jak na dyrektora sportowego? No niestety tak. Tutaj w klubie już jestem działaczem w cudzysłowie, także to jest takie nieładne słowo w piłce, funkcjonuje i... tak, no niestety tak to wygląda. Jest jeszcze czasami tak, że jak tato przyjdzie z małymi dziećmi i mówi, wiecie kto to jest? Ten pan kiedyś grał w piłkę, także i zróbcie sobie zdjęcie. I te dzieci tak patrzą z ukosa niechętnie na mnie i mówią, a okej, zrobimy. Ale... No bo to też były takie czasy, że jednak w kluby, w których grałeś, to nie były pokazywane co tydzień w polskiej telewizji, więc dla takiego nawet kibica z Polski byłeś trochę taką postacią troszkę egzotyczną, troszkę nieznaną, bo kojarzyli cię tylko w zasadzie z występów w reprezentacji plus tych takich topowych meczów pewnie w Lidze Mistrzów. Nie wiem, czy też taki miałeś odbiór tej sytuacji. No generalnie wiecie, no, młodo wyglądam, natomiast trochę to lat temu było, także ta piłka wtedy, jeśli chodzi o media, o oglądalność i spektrum, jakie można było, prawda, w telewizji tych lig, wyświetlanych meczów, czy właśnie, czy to Champions League, czy Liga Europy, czy różnego rodzaju ligi, no to było zdecydowanie mniej, prawda, także ja zazwyczaj grałem na tym poziomie właśnie Champions League Europejskim, natomiast no nie z klubów top 5, tylko z tych lig, tak jak Szwajcaria, tak jak Holandia, czy Serbia i w tych krajach walczyłem o mistrzostwo kraju, natomiast no później wiadomo, to nie były te ligi aż tak atrakcyjne dla kibiców, żeby je można było oglądać, natomiast ten swój dorobek piłkarski zawdzięczam przede wszystkim swojej grze w klubach, w lidze, a mniej w reprezentacji. No właśnie, ale wtedy, kiedy zdobyłeś ten puchar UEFA, to był 2002 rok, tak? Tak jest. Tak, pamiętam, że nawet na okładce piłki nożnej chyba wylądowałeś. Naprawdę? Wtedy. Dla mnie to było coś takiego, że o, to mamy do czynienia z jakimś kozakiem. Czy wtedy poczułeś ten przypływ popularności, trochę jakby inne postrzeganie twojej osoby? No bo trafiłeś do, tak jak powiedzieliśmy, elitarnego grona. Tak, no nie aż tak. No też długie lata grałem poza Polską i mówię, ten przepływ informacji, choćby w necie, to nie był tak jak to teraz wygląda i ja żyłem zazwyczaj klubem, w którym byłem i oczywiście przyjazdami na reprezentację, natomiast tego tak nie odczuwałem. No tak to było. Jako piłkarz i jako dyrektor również, jawisz się jako taki człowiek niezwykle wyważony, czasami może troszeczkę nieprzystający do tego środowiska, mam na myśli tutaj bardziej szatnię piłkarską, bo jednak masz szerokie horyzonty, bardzo lubiłeś spędzać czas na lekturze książki, co też nie było w tamtych czasach zwłaszcza. Tak. Wychowałeś się na pisarza. Ale czy ty się dawałeś wyprowadzać z równowagi, czy kiedyś się zagrzałeś na sytuacji boiskowej, w szatni, wchodziłeś w konflikty, bo jawisz mi się jako osoba, która stroniła raczej takich rzeczy. No. Musimy troszeczkę posłodzić na początku. Jasne, no tak. Wiesz co, no jedno jest oczywiście życie poza szatnią, pozabojskowe, drugie jest życie w szatni. Generalnie
byłem dość zawodnikiem na wojsku, dość agresywnie grającym, zwłaszcza jako obrońca, to już w późniejszych latach. Wcześniej jako napastnik, no to też się lubiłem poprzepychać i jeszcze tam parę łokci sprzedać z obrońcami. To tak to wyglądało, to nie było tak. Trochę się zmienia wtedy osobowość, jak jesteś na boisku i musisz walczyć dla drużyny, walczyć o punkty, walczyć o jakieś tam sukcesy, to się trochę zmienia. Z takich pamiętam jedną taką historię, to już było w reprezentacji. No już tak miałem, wtedy to było za Pawła Janasa, już koniec eliminacji do Mistrzostw Świata w Niemczech. 2-5, 2-6 to już było. I jeden z treningów, wtedy jeszcze dość młody Sebek Mila, próbował na treningu, tak żeście powiedzieli, to tak sobie to przypomniałem. No próbował na treningu, na mojej przestrzeni, mała gra, próbował mi siatkę założyć. No. Okej, że to było jego cel. To był, nie wiem, no jakoś tak to wyszło. Mhm. No a to ci, co ze mną grali i grają, to grają, mówię teraz, jak gramy gdzieś gierki pracownicze, no to chociaż teraz już nie nadążam, więc już wolę odpuścić, natomiast wtedy to jak płachta nabycha, to byłem bardzo zdenerwowany na Sebka. No i na treningu trochę wtedy zaiskrzyło i... No i Sebek przychodzi taki młody i mówi, no kurczę, sorry, wiesz co, sorry, że ci tu chciałem dziurę założyć. Mówi, rzucasz mną jak szmacianą lalą na treningu później. I mówiłem, no mówię, rozbroił mnie zupełnie. No i zawsze mieliśmy bardzo dobry kontakt i tak to pozostało do teraz. Także ja go zawsze podziwiałem za ten spryt, umiejętności piłkarskie, szybkość odejścia z piłką, także. A ciebie nie było pewnie łatwo wyprowadzić się z równowagi, tak mi się wydaje, chociaż się pewnie napatrzyłeś w Belgradzie, jak mieszkałeś, na to, że krew może być gorąca i dużo nie trzeba, żeby się zapalić. No tak, tak, tak. No tak, w Belgradzie to wspominałem w jakichś tam wywiadach rzeczywiście, że wielcy kumple, wielcy przyjaciele i tak to wyglądało, bo też to przed treningami czy po treningach wspólnie żeśmy grupą szli do kawiarni, czy że jakiś na obiad wspólny później, czy wcześniej w Holandii, czy później tego tak nie doświadczałem, a tutaj byli wszyscy dla siebie braćmi, no ale jak wychodziliśmy na trening, to po prostu to mogło być zapalnikiem. Się paliło. Różne rzeczy, różne najdrobniejsze, no ktoś kogoś, no jak to na treningu, ktoś gdzieś przyoszczył, ktoś gdzieś mocniej w kogoś wszedł i tak to wyglądało, no też niestety trener dolewał oliwy do ognia, był Lothar Matthäus, był trenerem i to był też fenomen, bo wchodził do wszystkich gier, jak graliśmy 4-4, to było trudne, zresztą no, graliśmy wtedy w Partizanie na poziomie Champions League. Fakt, że to Liga Serbska, ale poziom Champions League, no i Lothar już wtedy w tamtym wieku, no nie wiem, miał 40 parę lat, wchodził do wszystkich gierek, wszystkie dziadki zaliczał, no jak on był, to dopiero iskrzyło. Nigdy nie wchodził do środka, ale... Tam było mnóstwo Serbów w tej kadrze, było niewielu obcokrajowców w kadrze Partizana. Tak. Radowicz między innymi. Iliew, tak, Rado wtedy wchodził tak, do Partizana z tej młodej grupy z Akademii, z obcokrajowców, no oprócz mnie był bardzo znany i bardzo lubiany przez wszystkich Taribo West. Ja go zapamiętałem z meczu, bo on tak zazwyczaj miał problemy już z kolanami, już był starszy, już taki styrany zawodnik. No fakt, że w paszporcie, taki miał gruby paszport, w paszporcie tam było napisane bodajże, że ma 30 lat w tamtym czasie. Ja mówię, Taribo, jak leżę na tej kozecy, mówię, Taribo, ty nie masz 30 lat. Mówię, nie pytaj. I się śmiał, ale Taribo mimo tego swojego wieku i problemów zdrowotnych, graliśmy playoff właśnie wtedy przed Champions League, graliśmy playoff z Newcastle i grał na Shearera. Gościa, który no najlepiej wygrywa pojedynki wszystkie główkowe, prawda, w historii ligi angielskiej. No i gościu nie umiał wygrać z Taribo jednego pojedynku główkowego. No, Taribo zagrał fenomenalnie. Chyba, już teraz nie chcę przekłamać, a trener Bobby Robson był chyba, ale to no, do sprawdzenia. I przyszedł i mówi, kurczę, Taribo, szacunek, mówi, no takiego gościa, który tak nam potrafił napastnika zdemolować. A propos Partizana, to był rok 2003-2004, ten sezon. Mhm. Jak wygląda wtedy infrastruktura i czy nie była dla ciebie szokiem, jednak patrząc na całą Ligę Serbską, kiedy ty się przeniosłeś z eleganckich stadionów w Holandii?
No oczywiście inaczej to wyglądało. Były mecze topowe, jak w każdej lidze, ale były też mecze, które no, nie wyglądały jak trzeba. Natomiast... Było tak, że się musieliście przebiegać w autokarze na przykład, czy aż tak nie? Nie, aż tak to nie wyglądało. Natomiast mieliśmy zawsze ludzi, którzy jeździli z nami, których ja dopiero sobie później uświadomiłem, czy to były mecze właśnie Champions League, czy mecze ligowe. Kiedyś po jakimś meczu zaczął padać deszcz, było tak trzech, zawsze czterech gości fajnie, elegancko ubranych jeździło z nami. No i padał deszcz, była rozgrzewka, schodzimy z rozgrzewki, jak to zawsze do szatni, przebieramy się i oni też cali, zmokli, przychodzą, przebierają się. A tu broń, tak, uzbrojeni po zęby pod tymi marynarkami, także byli zawsze o nasze bezpieczeństwo, byli przygotowani. Także... Ale ciekaw jestem jednego wątku z Belgradu, no bo słynny już jest transparent, który głosił, że Tomasz, oni wszyscy są oprócz ciebie. Mhm. I ty opowiadałeś o tym, że to było dlatego, że ty podziękowałeś kibicom za wsparcie pomimo przegranego meczu, a inni nie. I zastanawiam się, czy tamci piłkarze nie mieli do ciebie pretensji. Tomek, co ty się po prostu wychylasz? Nie było to tak. Żeśmy schodzili, byliśmy rozczarowani tym, żeśmy zremisowali w meczu wyjazdowym. Przegraliście tytuł mistrzowski wtedy. I prawda? Wtedy żeśmy przegrali kolejkę przed końcem, przegraliśmy mistrzostwo kraju. Sferna Zvezda została mistrzem. I to nie było tak, że ja gdzieś tam stałem pod płotem i przybijałem piątki z kibicami. Po prostu gdzieś tam się obróciłem w stronę kibiców i po prostu podziękowałem dokładnie. A reszta chłopaków gdzieś tam wcześniej uciekła i tyle, no, a że tak kibice zareagowali, może to było trochę na wyrost z ich strony, natomiast nie, nikt nie miał, absolutnie nikt. Czy wiedzą, że później kibice Lecha do tego transparentu nawiązywali po latach, ale to są wątki, które akurat mniej nas interesują, bo mi się wydaje, że ciebie chyba najbardziej pod kątem postrzegania futbolu to ukształtowała Holandia, bez wątpienia, że ty jednak masz w sobie coś takiego, że tamten kraj pod kątem piłkarskim ci najbardziej pasuje. No i trochę to widać też dzisiaj w twojej pracy, mam takie wrażenie. Zaczęło się wszystko, a może na poważnie, zaczęło się wszystko od Leobenhakera de facto. To była taka pierwsza wielka postać, którą spotkałeś na swojej drodze piłkarskiej? No pewnie tak. W Szwajcarii też grałem. Przecież w Grasshoppers dwa razy zdobywaliśmy mistrza kraju. Grałem w Champions League czy to przeciwko Glasgow Rangers, czy Ajaxowi Amsterdam. Wtedy Ajax, to był jeszcze bardzo mocny Grasshoppers z nich. Tak. A to wtedy grałeś przeciwko Kanidzi? Nie, czy to później? To za czasów Feyenoordu. Tutaj to graliśmy przeciwko, to było niesamowite dla mnie doświadczenie. Ja chłopak, wiadomo, z Krakowa, który grał 3 lata w Sokole Pniewy i już w pierwszym roku graliśmy z Ajaxem Amsterdam jeszcze na stadionie tym olimpijskim, tym starym, nie na arenie. I to był ten Ajax. To był ten Ajax, który zdobył rok wcześniej, czy w lecie zdobył Champions League, czyli, no nie wiem, Litmanen, Overmars, Finidi George, Kluivert strzelił nam dwie bramki, bracia De Boer, Edwin van der Sar w bramce. Van der Sar, Danny Blind, Bukart, bo tak po koszulkach pamiętam, że z nim wymieniłem koszulkę, więc pamiętam jego na prawej stronie, także to był niesamowity zespół i cud, żeśmy tak mało przegrali. także no to były takie fajne doświadczenia, a tu wracając do trenera, to był Christian Gross, który później odszedł do Anglii, tam no, wielkiej kariery nie zrobił, natomiast jeszcze wrócił. Bazylei, pamiętam, kiedyś dokładnie, potem, no właśnie, potem wrócił do Bazylei i stworzył ten, no wiadomo, w klubie razem stworzyli, natomiast te podwaliny do tego wielkiego Bazyl przez te lata, co dominował w lidze i w europejskich pucharach, to właśnie dał właśnie Christian Gross. No, to był taki pierwszy trener, który takiego większego formatu z tego co pamiętam. Natomiast Leobenhaker to był trenerem, jego zapamiętam oczywiście raz z tego, że mnie ściągnął do mistrza Holandii, a dwa, że no, zrobił z prawdziwego napadziora, zrobił obrońcę. Bo jeszcze w Degrafschach byłeś? W Degrafschach grywałem tak jak w Grasshoppers i grywałem trochę z przodu, grywałem na skrzydle. Mhm. Także tak to mniej więcej wyglądało. A Leobenhaker powiedział, no słuchaj Tomek, my i tak gramy bardzo ofensywnie, większość meczów dominujemy, gramy na połowie przeciwnika, także ty się nie przejmuj, bronisz się nauczysz, ważne, żebyś atakował. Także, no właśnie, a czy trudno jest się zawodnikowi
będącemu przez całą karierę ofensywnym piłkarzem nauczyć się bronić? Bo teraz też widzimy często takie manewry, że przestawiamy zawodnika ofensywnego na bok obrony. Tak, no wiesz co, no tak, no liga lidze oczywiście nierówna. W Holandii obrońcy mają trochę niewdzięczną rolę. Jeśli chodzi o ofensywę, to bardzo fajnie, natomiast w defensywie w Holandii gra się no bardzo, bardzo raz, że na najlepszych skrzydłowych, na największe talenciaki, a dwa, że się gra jeden na jeden. Także to nie jest tak, że gdzieś tam jest zasekuracja, tak jak patrzę u nas w lidze, jak gdzieś tych skrzydłowy się zbliża na obrońcę, to od razu czy to pomocnik zasekuruje, czy gdzieś tam środkowy obrońca jest blisko, żeby nie dostać za plecy, a w lidze holenderskiej no, masz i grać sobie, także jest ewidentnie gra jeden na jeden i z dużym ryzykiem, natomiast ja szybko, nieskromnie powiem, złapałem ustawienie. To takie czytanie gry, żeby się dobrze ustawiać, natomiast do końca bronić się nigdy nie nauczyłem, no bo tak, w wieku 26 lat, jak zaczynasz bronić, no to nie jest proste, także tak bronić naprawdę jako stricte, jako prawdziwy obrońca się nie nauczyłem, natomiast dużo nadrabiałem ustawieniem dobrym i fizycznością, bo byłem w miarę zwrotny, byłem szybki, mogłem biegać, więc... No a ty poznałeś Leo Benhakera przed tym, jak poznała go de facto cała Polska. Mm-hmm. Przed tym, jak został selekcjonowany do reprezentacji Polski, bardzo dużo się mówiło o tym, że Leo zaczarował polskich piłkarzy. W zasadzie to tylko tym, że mówił po angielsku. I to jest trochę moim zdaniem krzywdząca opinia mimo wszystko o Leo Benhakerze, bo jednak chyba miał coś więcej niż znajomość języka angielskiego. No tak, no trener Benhaker to trener i instytucja, no wiesz, no jak w Realu Madryt zdobywasz tyle lat mistrzostwo kraju i tyle lat jesteś trenerem na poziomie w topowych ligach czy reprezentacjach przez wiele lat, no to... To nie trzeba opowiadać o kunszcie, o sposobie szkolenia, trenowania. U Leo mi się najbardziej podobała rozmowa, zarządzanie szatnią, właśnie te relacje budowane na linii trener-zawodnik, budowanie swojego sztabu i tych relacji właśnie w sztabie. No to było coś niesamowitego. No i reagowanie, bo nie powiem, że treningi były z kosmosu i coś nowego miał coś zaproponować, wymyślić. Natomiast, bo później jak przyszedł trener Van Marwijk po Leo, no to mogę powiedzieć, że treningi były ciekawsze dla mnie, więcej może wnosiły. Natomiast jeśli chodzi o takie widzenie, jako całokształt, widzenie futbolu, widzenie meczu i czytanie spotkania danego i reagowanie podczas meczu, no to był mistrzem świata. Też miał inny pomysł na grę Bert van Marwijk, jednak on ciebie troszeczkę ograniczał w tych poczynaniach ofensywnych z tego, co pamiętasz, z tego, co kojarzę. Właśnie, tak, że on nawet mówił, żebyś nie szedł na obieg Van Persie, bo on sobie sam tam poradzi z przodu, tak? Tak, no tak to wyglądało. No, tak często miałem pod górkę z trenerem van Marwijkiem. Taka ciekawa historia, teraz jak graliśmy z AZ ten mecz kontrolny, to się nawet spotkałem. Przez lata żeśmy się widzieli, jak ja pracowałem w reprezentacji, to o czym wspomniałem, i on prowadził reprezentację Holandii, tak, no przecież tak. Srebrny medal, także z wielkimi sukcesami, to też później po latach po Feyenoordzie zdobyciu Pucharu UEFA dla niego, to też miał kolejne sukcesy, bo przecież i w Bundeslidze był i tak dalej. I spotkaliśmy się w AZ, ja mówię, co trener, już trochę starszy, co trener tutaj robi na taki nasz na mecz przyjechał trener Lecha oglądać. No mówi, że nie, mój wnuk, bo no, jego zięciem jest Van Bommel, był, tak? Tak. Jedną z jego córek się ożenił, no i teraz jego wnuk grał przeciwko nam, trafił do AZ, tak, na lewym skrzydle, ostatnie te 15-20 minut grał. Bardzo dobrze, zresztą później rozmawiałem z trenerem AZ, no i bardzo go chwalił, że fajny nabytek, że fajna przyszłość przed nim. I z Van Marwijkiem rozmawiałem, no trenerze, kurczę, tak, pamiętam te czasy. Kasował mnie trener na początku. Lekko nie miałem. A on mówi, no wiesz co, no zobacz, że tych meczów zagrałeś, nie? I tak rzeczywiście ja potem pomyślałem, patrzę i przez 4 lata miałem bodajże prawie 130 meczów, 127, 128 meczów w Feyenoordzie oficjalnych, także przez 4 lata to bardzo dużo grałem, dużo się nazbierało, także psioczyłem na trenera, natomiast zawsze wyszukiwał oczywiście nowego lewego obrońcę w moje miejsce, ale jakoś mu się to nie udawało. Oto taka właśnie anegdota przede wszystkim dla młodych chłopaków, że
Zresztą teraz nie tylko dla młodych, bo jak spotykam się z naszymi zawodnikami, nawet w Lechu teraz i ktoś tam nie zagrał, ktoś jest rozczarowany, ktoś kręci nosem, ma jeden skrzydłowy zwłaszcza pewnie. Nie, generalnie mówię, generalnie tak to czasami wygląda, ale przede wszystkim jak w akademii pracowałem, ci młodzi są bardzo niecierpliwi, wierzą niesamowicie swoim i tak, i mają wierzyć w swoje umiejętności. Natomiast to była taka historia, że kolejny sezon w Feyenoordzie trener sprowadza Van Harena, który z Rody przyszedł, został świeżo upieczony reprezentant Holandii. Młodszy, utalentowany zawodnik, no więc no nie mam szans grania. I mówię, kurczę, no ale okej, nie poddaję się. Okres przygotowawczy, wszystkie sparingi od deski do deski zagrał. Tak już wtedy mówił, ja się nigdy nie poddam. Dokładnie, ja mówię, nie ma szans, no nic nie zagrałem, minuty nie zagrałem. No i tak, no okej, dobrze, ale wygrałem, ale przez to, że właśnie, no mówię, nie puszczę tak łatwo. Nie? Wygrałem z kolejnym lewym obrońcą, z Brazylijczykiem, z Tininho, wygrałem rywalizację, także byłem drugi w tym momencie za Holendrem. No i co? I ostatni trening przed pierwszym meczem, zaczynaliśmy meczem ligowym. Ostatni trening przed ostatnia gierka, to jest taki trening, zawsze jest 11 na 11, gramy trochę taktyczny. Jedna drużyna atakuje, druga broni. No i jedna z ostatnich akcji i mój lewy obrońca Van Haren pada, więzadła krzyżowe także. I wypada i wtedy nie zapomnę twarzy. Pan Olek przychodzi, no tak się patrzy na mnie. Szykuj się na granie. Jasne, trenerze, jestem gotowy. No i to był rok Pucharu UEFA. Kiedy zdobyliście Puchar UEFA, praktycznie tak. Wszystkie mecze w lidze zagrałem. Zagrałem z 15 meczów w tych Champions League, potem, które raz doprowadziły do finału, zagrałem 14, raz by za kartki nie grałem. No i to właśnie to taki przekaz do młodych piłkarzy, czy tych, którzy są mało cierpliwi. No w futbolu to jest ułamek sekundy, nie wiesz kiedy, co się może wydarzyć i musisz być zawsze gotowy. Ważne, żebyś był gotowy. No właśnie, czy rok temu ktoś by powiedział, że Filip Marfiński będzie zdychał na plecach i opaską na ręce kończy mecz z Kastem? No pewnie niewielu. Natomiast w Holandii mówi się, znaczy o Holendrach mówi się, że oni mają taką pewność siebie, która często przeradza się w arogancji, że balansują gdzieś na tej granicy, są jako naród taką właśnie nacją. I uważaj, balansujesz. Tak, balansuję. Ale właśnie o kogo chcę zapytać? O Robina Van Persiego, którego miałeś przecież w Feyenoordzie, bo tak mi się coś kołacze w głowie, że mi kilka historii o nim opowiadałeś jeszcze wtedy, kiedy razem pracowaliśmy w reprezentacji. I ciekaw jestem, czy pamiętasz te historie, które świadczyły o tej jego arogancji, która jednak pomogła mu zrobić dużą karierę. No, było parę takich historii. No tak teraz już nie. No na pewno była jedna z. To była wielka afera, w ogóle rozmuchana na całą Holandię, jak. Zabrał jeden rzut wolny Van Hojdungowi i tak, Van Hojdung ustawił, a Van Persie podszedł i uderzył. Ale strzelił! Nie było gola, trafił w spojenie słupka z poprzeczką. No i była wielka afera potem w szatni, było prawie duszenie i dostał karę od trenera, że no, są ludzie wyznaczeni do tego, a gdzie tutaj młody kocie się i to Van Hojdungowi, wiesz. No, dokładnie, także to nie było przelewek. No były też takie mecze, że no Robin miał beznadziejne, graliśmy gdzieś tam mecz wyjazdowy, pamiętam, został, nie wiem, czy w przerwie, czy jeszcze przed przerwą zmieniony, no fatalnie grał, fatalnie. No i żeśmy zremisowali to spotkanie, tak wchodzimy, ja wchodzę wkurzony do autokaru, bo tak, nie będę mówił o przeciwniku, bo słaby przeciwnik w lidze, no i wchodzę do tego autokaru, widzę, Van Persie leży z telefonem i tam do kolegów, ale widziałeś, jak mu dziurkę prawie założyłem? Ja mówię, kurczę, jak cię zaraz uduszę, jakiemuś koledze przez telefon opowiadał, jak to piękną jedną akcję zrobił, a generalnie był beznadziejny. Nie? Też raczej się nie pomagał w defensywie za bardzo pewnie? No nie pomagał, natomiast no to tak jak wcześniej wspomniałem, to było trochę założenie. Tak... Było zielone światło trenera, to było tak generalnie, że każdy ale był Jacek Szynówek chyba też miał takie założenia w kadrze, jak sobie mówił. Jacek mówił, pokazywał, widzisz, tu jest linia środkowa, dotąd dobiega, a dalej sobie sam radzi. No ale skoro jesteśmy jeszcze przy tej kadrze Feyenoordu, no to Pierwan Hojdonk to jest taka postać, która dla nas była no w pewnym momencie magiczna, bo nie widzieliśmy nikogo wcześniej takiego, kto tak uderzał rzuty wolne i pewnie niewiele osób później
która tak uderza rzuty wolne. Przy takich parametrach fizycznych, bo raczej przyzwyczailiśmy się, że niżsi piłkarze, tak, prawda, mają dobre. Tak, tak. I stopa chyba 46 czy 47, on nie uderzał, no bo też z racji długości stopy nie mógł tak uderzać z prostego podbicia, on uderzał wewnętrznym podbiciem tą piłkę i ona to 35-40 metrów nie było znaczenia. Uderzał nad murem z niesamowitą prędkością i ona nawet nie musiała w okienko wpadać. Ona nie leciała w okienko, tylko ona leciała nawet prawie przy ziemi. Leciała nad murem i od razu spadała. Także no, niesamowicie trudne do wybronienia dla bramkarza. No, to dla naszego zespołu to było coś niesamowitego, bo czasami nie szło. No wiecie, jak to jest. Czasami idzie mecz, układa się i jest bardzo dobrze. Natomiast no, czasami jest pod górkę, nie idzie. Jeden rzut wolny, pach, prowadzi 1-0, stawiasz mecz i zupełnie inna gra się zaczyna. Także... Ale pamiętam, że ty chyba się zachwycałeś jego bramką z Freiburgiem w tej edycji Pucharu UEFA, tak. którą wygraliście. Tak, z lewej strony z narożnika. No, prawie spod linii tak, uderzył. Tak, dzisiaj sobie oglądaliśmy na YouTubie nawet tę bramkę i muszę powiedzieć, że to nieźle mu. No i to wielu piłkarzy później opowiadało, nawet nie o nim, tylko mówię generalnie, opowiada o tym, jak ktoś tam rzuty wolne na treningach wykonuje. No i to ja się dołączę do tego grona ludzi, naprawdę to ustawiał sobie, zrobił to nawet nie dzień, dwa dni do meczu robił zawsze, brał sobie drugiego bramkarza, ustawiał mur i no i walił nad murem, bramkarz miał się ustawić. Taki przenośny. Okay. Natomiast no, bramkarz miał uczciwie podchodzić do tego bronienia, że nie stał tam, gdzie będzie uderzał nad murem, tylko miał stać oczywiście tak, jak się bramkarz ustawia. No i naprawdę, jak się tak obserwowało, to z tych 10, no to 8-9 to za każdym razem wchodziło. I on bronił normalnie na 100% i 8-9 wchodziło. No to niesamowite uderzenie z rzutu wolnego. Fajnie, Pierre. Byli też inni piłkarze w tamtym Feyenoordzie, bo nam się kojarzy ten zespół z ogromną jakością, którzy robili na tobie wrażenie pod względem wyszkolenia technicznego, że to naprawdę byli tacy kozacy przez duże K. No to był na pewno Shin Shiono. To był gościu, który lewa, prawa noga nie miało dla niego najmniejszego znaczenia. To piłkarz... był taki początek Japończyków w Europie, którzy prawie gdzieś się pokazywali. Niesamowita technika, niesamowite czucie piłki, przegląd pola na tej małej przestrzeni. On zawsze wiedział, gdzie go przeciwnik, z której strony go zaatakuje, jak ma się ustawić, jak ma się obrócić z piłką, czy jak przyjąć albo odegrać. Także to było niesamowite. Tak samo miał tak łatwość wyrzucania z siebie, że jak coś, jakiś błąd popełnił, coś się nie udawało, piłkarz później następnym razem, no okej, to drugą zagram bezpiecznie, nie? No to on znowu podejmował ryzyko i nie bał się tego i to go cechowało, to go wyróżniało. No do tego niesamowicie skromny, jak to ludzie z tamtego kręgu. Dokładnie tak. I dopiero jak otworzyły mi się oczy, jak myśmy pojechali na takie mini turne, bo to było już po Mistrzostwach Świata, Korea-Japonia, to było bodajże 2003, czyli rok później po Mistrzostwach Świata, pojechaliśmy grać z mistrzem Japonii i mistrzem Korei. No i jak żeśmy zobaczyli, tak jak teraz Roberta Lewandowskiego wszędzie oglądamy i zobaczyliśmy Shin Shiono na wszystkich billboardach. Tak. On rok wcześniej wygrał Złote Buty Azji, tam je też przyznają, tak jak u nas w Europie, tam też przyznawali, on został najlepszym zawodnikiem Azji wybrany. Jak go na ulicach rozpoznawali ludzie, jak no, był niesamowitym bohaterem. Tego wiadomo w Europie, żeśmy nie odczuwali, a tam był niesamowitym bohaterem. Przed tym, jak przeżyliście przygodę w Pucharze UEFA, mieliście też fajną przygodę w Lidze Mistrzów, bo kilku kozaków spotkałeś na swojej drodze. Wspominasz z nostalgią pewnie mecze choćby z Chelsea i Londyn, bo to była napakowana absolutnie gwiazdami drużyna wtedy. Tak samo Lazio, bo to było chyba w tej samej edycji. No to jak się patrzy na kadry tamtych zespołów, to były topowe zespoły. To były topowe. No, Lazio mistrz Włoch. Myśmy tam wygrali na wyjeździe, u siebie żeśmy zremisowali. To była druga, to była taka edycja, była podzielona, że była pierwsza grupa. Dokładnie. Pierwsza grupa, wyszliśmy z pierwszej grupy, trafiliśmy do drugiej, właśnie z Lazio, z Chelsea i z Olympique. No tak. No, z Chelsea to zabawne było. Ja też pamiętam po koszulkach, bo tak jak właśnie powiedziałem, zbierało się po meczach koszulki, teraz już taka trochę inaczej to wygląda, teraz w szatni się zawodnicy gdzieś tam wymieniają. Też pewnie ze względów trochę marketingowych. Tak, żeby jeszcze sponsora poeksponować. Pokrywać. Może też, żeby swojej koszulki nie oddawać. My eksponujemy dzisiaj sponsora Lecha Poznań. Bardzo fajnie. No, wtedy to było naturalne, że po meczu się zawodnicy wymieniali. No i miałem tą przyjemność
wymienić się z Gianfranco Zolą, kapitanem wtedy Chelsea, i tak, dlatego to pamiętam. No i Gianfranco, no niesamowicie, to w pierwszej połowie taką bramkę strzelił, że gdzieś tam druga piłka odbita przyjął na klatę i z voleja z gdzieś tam 18-20 metrów Jurek Jerzy Dudek był zupełnie bez szans, tylko patrzył, odbiła się od jednego słupka, drugi wpadła, niesamowicie, to ja byłem zakochany w Zolę. Ja mówię, biegnę z nimi się cieszyć, taka bramka, to się do Soli się przytulę, kurczę. No, niesamowicie, tak. Ale zagadywałeś w trakcie meczu na przykład? Bo no, Zola, myślę, że był rozchwytywanym piłkarzem, jeżeli chodzi o chęć wymiany na koszulki. Nie, akurat wiesz tak, nie. Ja też, jak generalnie przegraliśmy to spotkanie, to generalnie byłem zły po meczach i też trochę czasami żałuję, bo mało tych koszulek wymieniłem, bo patrząc na liczbę spotkań, meczów, to mogłem dużo więcej, natomiast to raczej gdzieś tam na burmuszony chodziłem i naprawdę to musiało być tak, że podawaliśmy sobie ręce i wtedy mówię, okej, okay, no to wymienimy. No ale jest jedno takie słynne zdjęcie, rozmawialiśmy o nim w internecie, gdzie Zinedine Zidane stoi w koszulce Partizana Belgrad, ale nie widać, czyja to koszulka. To jest chyba twoja najcenniejsza zdobycz, tak? Bo rozumiem, że on tobie też dał. No właśnie, tak, no powiedzmy tak. O tym. Wiesz co, tak, no, to było, to sobie wyobraźcie, to jest jesień, późna jesień, listopad, gramy mecz z Realem Madryt u siebie w Belgradzie, zimno, już było bardzo zimno, deszcz, wichura, błoto niesamowite, no, boisko, nie wiem, gorsze niż teraz na wiosnę na Piaście było, naprawdę było tragiczne. I tu przyjeżdża królewski Real Madryt i te gwiazdy, no naszpikowane, no, niesamowicie. O, jedno zdjęcie widzisz, no znowu, tak, koszulki i zdjęcia. Pamiętam zdjęcie, skaczę z... grałem wtedy na Figo, zresztą też... Tak, jest fajne zdjęcie, gdzie, Figo widziałem. Tak, no i ja patrzę na swój dosiężny na tym zdjęciu, no niesamowicie, mówię, wyskoczyłem, a on jeszcze o głowę wyżej wyskoczył. Mówię, no nie, no jakiś Robocop, no i z nim skaczę, obok przygląda się Beckham, Zizou i Guti. Ja mówię niesamowite. Dopiero po tym widziałem ja to jest pamiątka. Tak. No. I że no, już tam Raul i stary Ronaldo z przodu, Roberto Carlos na lewej. Nie, tak. No i, no i co? No i zbliża się 0-0, żeśmy zremisowali 0-0, w końcu mieliśmy, Sasza Ilicz miał do pustej jeden błąd Casillas, co widziałem w życiu popełnił, to gdzieś tam wypuścił piłkę i mieliśmy tak z 5 metrów do pustej bramki i Sasza Ilicz zamiast strzelić, to się poślizgnął. To był już doliczony czas gry i mogliśmy wygrać, ale okej, 0-0 to wzięliśmy, bierzemy w ciemno z Real Madryt, no i patrzę tak 5 minut do końca meczu, a ten Zizou, który grał trochę bardziej z drugiej strony, po lewej, ich lewej, nie wiem, tam... nagle się zbliża, ja mówię, on tak tu stoi przy tej linii koło mnie. Mówię, pewnie będzie chciał się wymienić koszulką. Albo o Piotrku Świerczewskim pogadać. Albo dokładnie. A on patrzy, a tam był tunel blisko, on już się ustawił, już pod koniec meczu się ustawił, żeby jak najszybciej tylko pobiec do tunelu, bo tak zimno, takie było, to no, fatalnie to wyglądało. No i tam stał się, troszkę ruszał, dlatego tylko był przy mnie, no i żeśmy koszulki wymienili. On od razu ubrał moją, potem mu zrobili zdjęcia, że przechodzi do Partizana. Natomiast ja do szatni wszedłem, no i mówię, no widzieliście Zizou? Widzieliście? Stanął tam ostatnie 5 minut, stał, żeby sobie koszulkę ze mną wymienić. No, także... Szkoda, no, że nie ma zdjęcia, że właśnie z tyłu Zidane z nazwiskiem Jonesa. To by było coś pięknego. Ale skoro masz koszulkę Zidana z tego meczu, bo masz, nie uda się nikomu? Nie. No to mamy żywy dowód na to. Tak. Znaczy, to była fajna, to była śmieszna historia. Także no tak, czasami tak to z tymi koszulkami bywało. Fajną wymieniłem właśnie, wspomniałeś o Kanidzi, no tak. To też, to taka koszulka, która przypomina mi, że trzeba być w życiu pokornym, bo tak sprawdziliśmy ten skład, Kanidzia, na razie patrzę, kurczę, rocznik, mówię, kurczę, prawie jak moi rodzice, mówię, taki stary, mówię, że on się już nie rusza. No. Chyba dam sobie radę. Ja pamiętam, byłem mały, oglądałem go jak z Maradoną, no, przez mistrzostwa. No 90 roku. No, szaleli, kurczę, mówię, no to... No i co się okazało, no tak mną kręcił strasznie. Takie miało odejście, na moje pocieszenie było takie, że on schodził do środka i nie tylko mnie mijał, ale potem jeszcze czterech mijał, następnych naszych kolegów, także no tak już, nie wiem, 35-36 lat, dalej w niesamowitej formie. A jeszcze nie był wzorem sportowca, jeżeli chodzi się o prowadzenie poza boiskiem. No dokładnie, to można wtedy ocenić skalę talentu, jaki był niesamowitym piłkarzem. W Feyenoordzie się najbliżej zakumplowałeś? No miałeś Jerzego Dudka, oczywiście był Ebis Mola.
Marek, no pewnie no, to inna relacja żeśmy, akurat. Tak, Ebiego żeśmy wprowadzali. Ebiego żeśmy wprowadzali. Chociaż on wspominał, że do kadry ty go wprowadzałeś bardzo elegancko. Tak. To był, w naszej... Chwalić, czy tak? Tak, przyjęliśmy go do naszej grupy, tak, Ebiego. Wiesz co, wiecie co, no, na pewno John Dal Thomason to był taki naszym kumplem, z Jurkiem żeśmy się trzymali. Taki mniej znany pewnie naszym polskim kibicom Ferry Dehan, on jest teraz dyrektorem sportowym w Heerenveen. No to mieliśmy taką swoją grupę. Ja się bardzo dobrze, są obok mnie w szatni, przez 4 lata żeśmy siedzieli z Bonaventurą Kalu. I to z Boną też bardzo fajny, taki dużo żartów opowiadał. Mam jedną fajną historię z nim, tak. To dawaj. Z Boną mam fajną historię, to już było po pucharze UEFA, to było chyba 2003 bodajże, a to pewnie do sprawdzenia. Rano miałem jakiś drobny uraz, na stadion przyjeżdżam trochę wcześniej jako zawodnik kontuzjowany, żeby fizjo mogli zobaczyć i patrzę, jeszcze praktycznie nikogo nie ma, a tu przed drzwiami stoi Bona, mówię, jakimś młodym chłopakiem, kurczę, z dwoma walizkami przyjechał, no to podchodzę i mówię, co tam, kogo tam wołam, tylko co, to, kogo to w walizce przywiozłeś? A on mówi, no mój brat, mówi, Salomon Kalu, mówi, wiesz co, czy on będzie mógł tutaj z nami potrenować? Ja mówię, wiesz co, no, właśnie przyleciał. Ja mówię, wiesz co, mówię, chyba kiepsko, no patrzę, taki młodziak, mówię, no chyba nie, no jak, no fajno, jak chcesz tutaj go. Mówię, wiesz co, ale gadaj z kierownikiem, gadaj z trenerami, no to pewnie go tu do akademii, tak jak trochę analogicznie, tak jak szkoła, Akademia Fine Art, tak jak my mamy tutaj w Lechu. Wezmą go sprawdzić. Niech go wezmą, pewnie niech potrenuje, jak będzie okej, okay, no to go wezmą. No i, no tak, i tak scouting. I tak został. I zrobił nawet większą karierę niż Bonaventura. Tak, no. Zrobił większą karierę od brata już za kilka lat. Najpierw był chyba bodajże wypożyczony do Excelsior na rok czy na pół roku i później wrócił do Feyenoordu, no i z Dirkiem Kautem tam tworzyli niesamowitą dwójkę, także no takie historie czasami są, że się... Ale też widzisz, tych kontaktów na rynku holenderskim masz i miałeś dużo. Jak zaczynałeś swoją przygodę jako dyrektor sportowy także w Polsce, to często zękałeś na tamten rynek. Pamiętam Hesdy Seward, Saidin Tibazonkiza, to były takie transfery, prawda, z tamtego... kierunku. Tak, no tak. No na pewno było łatwiej zebrać informacje, może w tym kierunku bardziej to wyglądało. I oczywiście też no, mi się podobało oczywiście to, ten sposób grania Holendrów, to czego teraz choćby tutaj w Lechu Poznań wymagamy, jak chcemy grać, jak te profile piłkarskie mają wyglądać, no to one bardziej oczywiście pasują do Lecha Poznań, do tej drużyny, która zazwyczaj atakuje, dominuje, niż wtedy do Krakowi, natomiast no, też ci zawodnicy no, wyróżniali się olbrzymimi umiejętnościami piłkarskimi. A mówię, zebranie informacji, już nie samo ich oglądanie, tylko zebranie informacji na ich temat, takie środowiskowe, było dużo łatwiejsze. A może takiego Saidiego było trudno przekonać wtedy do przyjścia do Polski? Nie, trafiliśmy na taki dobry moment, że gdzieś tam był skłócony mocno z klubem NSE. Nijmegen? Tak, dokładnie w NSE Nijmegen. No i oczywiście nam się też powinna wtedy czerwona lampka zaświecić, dlaczego tam był skłócony. Natomiast w miarę u nas no, był niesamowicie utalentowany, bo to był zawodnik, który potrafił zrobić różnicę. Natomiast no, różnie się to później układało. Tak. No ale ty o sobie po karierze od razu wiedziałeś, że chcesz być dyrektorem, no bo wcześniej nie zacząłeś być dyrektorem. Znaczy w międzyczasie jeszcze pamiętam próbować swoich sił jako komentator w stacji Orange Sport, zresztą czasami mieliśmy okazję współpracować. Zostałem zaproszony jako współkomentator. Później ta rola dyrektora sportowego, później trochę romans z taką właśnie pozycją, o której mówiliśmy w kadrze, która była nie do końca określona, ale wiadomo było, że jesteś też wsparciem merytorycznym dla sztabu. Tu bycie asystentem trenera przy Macieju Skorży. Tak. Jak ty siebie widziałeś wtedy? Jak ty sobie projektowałeś tą swoją ścieżkę? Czy to wszystko miało cię doprowadzić do tego, gdzie dzisiaj jesteś? Nie było tak, że moim celem jest bycie czy zostanie dyrektorem sportowym. Chciałem być przy piłce, chciałem robić to, co kocham robić, to, co najlepiej mi wychodzi, na czym najlepiej się znam w życiu. I lubię być na boisku, lubiłem bardzo, jak byłem asystentem z Darkiem Żurawiem, byliśmy u Macieja Skorży.
To było bardzo fajne doświadczenie, jak byłem w akademii dyrektorem, jak miałem indywidualne treningi z naszymi młodymi talenciakami, to też było bardzo fajne. Taka możliwość przekazania tego, co się gdzieś tam zebrało w dorobku, w historii swojej i pokazania tego tym młodym ludziom, przekazywanie swojej wiedzy, to było bardzo ciekawe. No ale gdzieś to się później zmieniało i Maciej Skorza zawsze mówił, że ty nie do trenerki, tylko ty musisz, ale ze względu... Jakie wtedy predyspozycje? No takie właśnie, że może szersze spojrzenie, może taki trochę sposób... Znajomość języków obcych. Zarządzania trochę i takiego strategicznego bardziej myślenia i układania różnych rzeczy bardziej w tym kierunku. Plus potrafisz się poruszać na salonach, mimo wszystko lubisz ten korporacyjny ład, co akurat w Lechu Poznań jest bardzo istotne, wydaje mi się, że ty jesteś tym łącznikiem między tym zielonym boiskiem, a tymi smutnymi korytarzami biurowymi. No bo... już tam smutnymi. Tak stereotypowo oczywiście. Tak. Ale akurat absolutnie tak uważam, tylko się zastanawiam, czy w Polsce jest deficyt dobrych dyrektorów sportowych, dlatego że właśnie nie ma na to takiego strategicznego pomysłu, no bo ty jesteś takim jednak troszkę samorodkiem w tym zakresie. Ponieważ nie, że nie ma, po prostu nie ma pomysłu na dyrektora sportowego. No zresztą jak kibiców zapytasz, dyrektor sportowy, no to powiedzą, no to transfery. Nie? To jest jedyne, z czym się kojarzy dyrektora sportowego, a to jest no jakby czubek góry lodowej. No twoje i teraz, i znowu właśnie, w zależności od klubu, jak jest strategia w klubie, jak jest tożsamość sportowa klubu, że wiesz, w jakich ramach się poruszasz, wiesz, co chcesz robić, wiesz, jakie masz plany na najbliższe lata, jak masz rozwijać nie tylko klub, ale i sportowo swój zespół, no to wtedy gdzieś tą rolę można dyrektora sportowego w różnym kierunku, można kształtować. No, u nas było zawsze powiedziane, że dyrektor sportowy to jest dyrektor sportowy, czyli nie dyrektor zarządzający, tylko sportowy, który jest blisko pierwszego zespołu, blisko szatni, drużyny, trenerów, sztabu trenerskiego, dbający przede wszystkim o ten proces treningowy, proces sportowy. No oczywiście budowę kadry, budowę sztabu trenerskiego, wybór pierwszego trenera, no i dbanie o tą tożsamość strategii sportowej klubu. Czyli tak jak sobie gdzieś żeśmy założyli jako w klubie, jak chcemy działać, jak chcemy funkcjonować, no żeby to mogło funkcjonować, żeby było wdrażane, żeby ta była płynność działania, no to jest główne zadanie w naszym klubie, tutaj mówię w Lechu Poznań, to jest to główne zadanie dyrektora sportowego. Czyli transfery oczywiście jest to jeden z procesów, czyli współpraca, ścisła współpraca ze scoutingiem, najbardziej z trenerem. Oczywiście. Tak, to się najbardziej oczywiście to widać najmocniej, jak ta kadra jest tworzona, jak jest budowana, no ale wszystkie inne rzeczy jakby trochę są mniej dostrzegane. Tak? I biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, patrząc na miejsce Lecha teraz na piłkarskiej mapie Polski, na kształt kadry, jaką macie w obecnym momencie, czujesz największą satysfakcję ze swojej pracy właśnie teraz? Wiesz co, to nie jest, wiadomo, jest to część mojej pracy, natomiast ja widzę, ile ludzi na to pracuje. Czyli to jest grzesza... Z waszej pracy możemy też tak powiedzieć. Z naszej, tak. Grzesza ludzi, która dzień i noc myśli o tym, jak zrobić Lecha lepszym. A pewno odbiera telefon od piłkarzy, że trzeba przywieźć. Tak, i to jest, i która łączy te wszystkie procesy, czyli właśnie pracę sztabu pierwszego zespołu, drużyny, scoutingu, akademii, naszego działu naukowego. To wszystko musi razem współgrać, harmonijnie musi dalej rozwijać. I co chwilę jest coś nowego. Prawda? Coraz ta piłka idzie w kierunku danych, w kierunku rozwoju właśnie tych liczb, które tobie mówią, jak ty masz grać, jak ty masz dobierać zawodników, jak ty masz dobierać trenerów do swojej strategii klubu i tak dalej, i tak dalej. No to są... Też staraliście się do tego zawsze przykuwać uwagę, prawda? Ten dział naukowy u was był jednym z pierwszych chyba w lidze polskiej. I teraz chyba jeszcze został... I teraz jest tak, oczywiście współpracujemy z UAM w Poznaniu, są to łebscy ludzie, którzy właśnie na liczbach pomagają nam ocenić
ocenić, czy w dobrym kierunku podążamy, czy nie. Natomiast no, trzeba oczywiście do tej naszej strategii, którą mamy, do tej strategii sportowej, trzeba było dobrać nasze założenia piłkarskie, jak my chcemy grać, co my chcemy robić, nie tylko w pierwszym zespole i w akademii, żeby to było spójne. No i do tego dobrać też mierniki, żeby można było te liczby wybierać i można było ale mówić. Właśnie, jakie to są liczby? Tak już wiem, że to może detaliczne bardzo, ale bardzo ciekawe, w sensie, że z jakimi liczbami oni wam pomagają? W sensie? No, nie chcę za dużo oczywiście opowiadać, nie chcę za dużo zdradzać, jeśli chodzi o to, co my mierzymy. Natomiast no, są to też rzeczy, no też są rzeczy proste, takie jak zachowywać się w fazie atakowania, już w ostatniej strefie finalnej, gdzieś przed bramką, w które strefy zagrywać piłki, jak ta kombinacja powinna wyglądać, żeby być bardziej skutecznym. Jak wyprowadzać piłkę, jak zakładać pressing, jak grać w średniej obronie, żeby to też było bardziej skuteczne. I oczywiście na samym końcu jest trener, który jest za to odpowiedzialny i sztab trenerski. Natomiast no, tu można tym pomagać. Można, analizując grę naszego zespołu, można co jakiś czas powiedzieć trenerze, to są dane, tak to wygląda, w tym kierunku idziemy. Tu jest super, tam jest bardzo dobrze, a jest jedno miejsce, gdzie możemy coś poprawić. I to tylko wpływa, to tylko trenerowi pomoże, prawda? I teraz wiadomo, zależy od trenera, który musi też mieć głowę otwartą i uśmiechać się, właśnie sobie wyobrażam taką twoją rozmowę na przykład z Franciszkiem Smudą, jak mu tłumaczysz te liczby i co on by wówczas powiedział mi, Tomek, no, wtedy... weź mnie na... Wiesz, na chuj te komputery. No. Jest też jedna historia z reprezentacji, która mnie zaskoczyła, bo jednak jesteś z tego pokolenia, nazwijmy to Korea 2002. Było to raczej pokolenie niestroniące od zabawy i od tego, co się dzieje także poza boiskiem. Przy czym ja wyczytałem na przykład, że ty na kadrze zainteresowałeś się Gombrowiczem i jakoś trudno mi jest dopasować Gombrowicza do tej kadry właśnie. Ale to chyba było przez Piotra Tyszkiewicza i Krzysztofa Nowaka, świętej pamięci. No tak. No, myśmy czy przez książkę Pornografia. Zobaczyłem tytuł, nie? Bo nic się nie dzieje. Jakieś głupoty same. Człowiek wisi na lampie. No. Nie, no... Tak, no. Znaczy myśmy tak, stworzyliśmy z Piotrkiem Tyszkiewiczem i Krzysiem Nowakiem, stworzyliśmy taki super team w Sokole Pniewy. Z Piotrem Tyszkiewiczem żeśmy się później śmiali, że przyjechał agent, no wtedy graliśmy, byliśmy tacy młodzi, utalentowani, obiecujący i Krzysiu Nowak i przyjechał agent nas z Niemiec i, no i myśmy z nim podpisali, że on mógł dla nas szukać klubów i później dostaliśmy od niego, podpisując, dostaliśmy po tej tabliczce takiej Toblerone, także żeśmy się śmiali, żeśmy się sprzedali za tabliczkę Toblerone. No i potem nas każdego z nas gdzieś tam ulokował w innym kraju. Także to też była taka śmieszna historia. Natomiast no ja tak, lubiłem od może nie od małego dziecka, natomiast później gdzieś tam czasy koniec podstawówki, liceum, bardzo ale lubiłem czytać. Zaraził? No bo oczywiście to była lektura, bo to trochę wtyczka, tak, była... trochę wtyczka, rzeczywiście Piotrek Tyszkiewicz zawsze wspominał, że super, super fajnie, natomiast no ja miałem też innych trochę bardziej ulubionych może. No bardzo ci dziękujemy za wizytę w Foodtrucku i życzymy ci dalszych sukcesów budowania brandu Lech Poznań, bo też się mocno przyczyniłeś do tego, że dzisiaj to jest taki, powiedziałbym, już mocny europejski brand, na pewno w tej części Europy. I mi się wydaje też, że doczekałeś się w końcu takiego fajnego czasu dla siebie też w tym klubie, że jesteś doceniany jako dyrektor sportowy. No pewnie na zewnątrz tak to teraz wygląda, że mam nadzieję, złapiemy tą stabilizację taką wynikową, nie tylko to, co się w środku w klubie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o ludzi pracujących w klubie, to zawsze byłem doceniany, zawsze widzieli mój wkład i to co daję zespołowi, co daję sztabowi, czy daję w ogóle klubowi. Więc tu na tym polu w klubie zawsze to wyglądało dobrze. A jeśli oczywiście, jeśli to się później wiąże, przekłada na wyniki, na tą systematyczność wyników, to, no to wiadomo, to tylko lepiej. Dziękujemy panie dyrektorze. Dziękuję pięknie. Dzięki.